Muzyka polskich katedr w tym roku zawita również do Gniezna. Festiwal jest efektem nowej współpracy, którą nawiązał nasz Miejski Ośrodek Kultury ze Stowarzyszeniem Wielkopolan Bona Fide. Koncert w jego ramach ma się odbyć 23 sierpnia wieczorem w Katedrze Gnieźnieńskiej, a wystąpi znany dobrze w naszym mieście gitarzysta Łukasz Kuropaczewski z Orkiestrą Świętego Marcina. To taki powrót w ramach kontynuacji niejako tego, co niegdyś działo się też w Katedrze Gnieźnieńskiej, a więc Akademii Gitary. Mamy koncert Muzyka Polskich Katedr, który odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 19 właśnie w Katedrze Gnieźnieńskiej. No i gwiazdą tego koncertu, podobnie jak w Akademii Gitary, będzie gnieźnianin Łukasz Kuropaczewski, a więc uznana marka, jeżeli chodzi o gitarę klasyczną na całym świecie, który cieszy się dużą popularnością. No, w zasadzie w całej Europie, ale także w obu Amerykach, w Chinach, Japonii. Tutaj towarzyszyć będzie jemu również Orkiestra Świętego Marcina, która jest na co dzień orkiestrą występującą w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Także myślę, że to jest tutaj gwarantowany wysoki poziom artystyczny tego koncertu, na który zapraszamy oczywiście wszystkich gnieźnian, nie tylko tych, którzy są sympatykami muzyki klasycznej. Jeszcze raz powiem, 23 sierpnia o godzinie 19 do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Miasto Gniezno oczywiście jest mecenasem tego koncertu, ale także w współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Fundacją Stowarzyszeniem Wielkopolan Bona Fide, która również tutaj będzie, podobnie jak zawsze, uczestnicząc, wspierała swoich podopiecznych, na których będzie można także podczas koncertu wpłacać swoje datki. Koncert jest bezpłatny, więc w zamian za to możemy wesprzeć właśnie to stowarzyszenie, które na co dzień też pomaga niepełnosprawnym osobom, które potrzebują, przede wszystkim dzieciom. Kogo i co usłyszymy w Gnieźnie, o tym opowiada dyrektor festiwalu Przemysław Kieliszewski. Chcę powiedzieć od razu, że koncert w Gnieźnie będzie miał specjalny repertuar, inny od dwóch pozostałych koncertów z tego cyklu, czyli w Katedrze w Kołobrzegu i Katedrze w Poznaniu. Artyści zagrają utwory Vivaldiego, Bacha i Sznytkę. Ten ostatni utwór to utwór, w którym popisową rolę będzie pełnił Maciej Frąckiewicz, chyba najwybitniejszy polski akordeonista, jednocześnie profesor w niemieckim Detmold. No, a główną gwiazdą tego wieczoru będzie Łukasz Kuropaczewski, gnieźnianin z urodzenia, a światowiec, jeżeli chodzi o swoje osiągnięcia w obszarze gitary klasycznej. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych instrumentalistów tego instrumentu, wykształcony w Poznaniu, Wrocławiu i w Baltimore amerykańskim. Był też profesorem w Filadelfii kiedyś, w tej chwili jest, pełni te funkcje w Poznańskiej Akademii Muzycznej, jak również w Kunstuniversitet w austriackim Graz. Przyjedzie na te koncerty prosto z tournée w Chinach, do których się udaje. Jest po tournée w Stanach Zjednoczonych, ponowne tournée w Stanach Zjednoczonych jego w listopadzie. Zawsze publiczność w Gnieźnie bardzo doceniała również frekwencją jego obecność, swojego, można powiedzieć, ziomka, obecność tutaj w Gnieźnie. Dla Łukasza Kuropaczewskiego zawsze to jest też wielkie przeżycie. I wspominamy tymi koncertami Akademii Gitary, która już się nie odbywa, a ciągle z tym formatem nie możemy się jakoś rozstać i właśnie te koncerty Muzyka w Katedrze są jakby kontynuacją w pewnym sensie tej idei. Pięknie wyremontowana Archikatedra Gnieźnieńska zawsze dodaje muzyce duchowego wymiaru i dlatego też organizujemy te koncerty nie gdzie indziej, tylko właśnie w katedrze. I trzeba przecież pamiętać, że te katedry były budowane jako miejsca promieniowania też kultury chrześcijańskiej i w takim sensie też rozumiemy ten wymiar tych koncertów, że jest muzyka, ale też są jakieś wartości duchowe, jest kontemplacja, medytacja, która podczas tych koncertów w tych murach tak naprawdę się odbywa i myślę, że wszyscy wychodzą z tych koncertów uniesieni również dzięki tej architekturze, dzięki tym pięknym zdobieniom, temu miejscu, które ma tysiącletnią tradycję. Bardzo się cieszymy, że możemy właśnie w murach katedry ten koncert organizować.
Wstęp na koncert jest bezpłatny. Nie będą obowiązywały też żadne wejściówki.